No więc znajdujemy się w centralnej części Morąga, w tej najstarszej, gdzie na takim naturalnym wzniesieniu Krzyżacy wybudowali najpierw stanicę, a potem murowany zamek na drugim wzniesieniu przy ulicy obecnej Zamkowej. I tak powstał Morąg. Po wojnie oczywiście, jak wszystkie miasta na Warmii i Mazurach i miasteczka nawet małe, dwa tygodnie po froncie wszystko Armia Czerwona podpaliła. W Morągu cały ten kwartał był zabudowany kamieniczkami przylegającymi do siebie i właściwie całe Stare Miasto zostało dosyć dokładnie spalone, ale niezupełnie starannie, bo ulica Reymonta ocalała, ulica Rataja, część ulicy Herdera, ulica Zamkowa. Życie zaczęło się właściwie dosyć szybko odbudowywać. Ludzie oczywiście musieli z czegoś żyć, więc powstały pierwsze warsztaty. Gospodarka była jeszcze na tyle wolnorynkowa, że chociaż przemysł był już oczywiście upaństwowiony, ale warsztaty rzemieślnicze działały na zasadach takich jak obecnie. W tej części było z czasów niemieckich, jak mówili tutejsi mieszkańcy, około 16 lokali gastronomicznych, co potem nam się wydawało nieprawdopodobne, ale wynikało to z faktu, że już istniały duże koszary wojskowe, to klientów nie brakowało. Armaty stały troszkę inaczej ustawione, lufami w tamtą stronę, po obu stronach tego cokołu, który w tej chwili zajmuje Jan Paweł II. W roku chyba 47, w którejś nocy zginęły koła. I armaty stanęły na lawetach na długie lata. Powodem kradzieży podejrzewano, że były szprychy dębowe, które dało się adoptować do chłopskich wozów. Już w latach chyba 50. i co pod koniec znowu dobudowano do nich koła. Armaty pochodzą oczywiście. Wszyscy tam podejrzewali, że z czasów wojen napoleońskich, ale tam szybko rozszyfrowaliśmy na koronie, po napisie, że odlane w Liège tam 1860 chyba 4 czy coś takiego, także z wojny francusko-pruskiej to było trofeum. Praktycznie ocalał sam budynek, ale w środku był całkowicie zniszczony budynek banku. On był solidnie z betonu wybudowany, więc tam nie runął. Resztę niestety z czasem trzeba było wszystko odgruzowywać, czyli wywozić śmieci na targowisko. W tym czasie, zaraz po wojnie, targowisko było tutaj na rynku od tej południowo-wschodniej strony. Stało tam kilka budek, między innymi mój tata też, mimo że sklep był niedaleko, to w dni targowe mama tam sprzedawała, a tata mój tutaj. Ratusz był oczywiście też wypalony całkowicie. Tam nawet stropy poleciały, także tylko było widać kolejne kondygnacje, jak zostały, ale udało nam się dotrzeć tam do schowku. Był to skarbiec prawdopodobnie, nie był zbyt mocno tam zamocowany. Bez trudu żeśmy tam wyważyli drzwiczki, ale w środku niestety był tylko wypalona maszyna Olimpia. No i też wypalony pistolet typu Nagan, chyba z I wojny światowej. To było wyposażenie burmistrza gdzieś tam
na początku tego wieku. Ulica Zamkowa po wojnie nosiła nazwę księdza Skorupki. Władze ówczesne nie bardzo chyba wiedziały, bohaterem jakiej wojny był ten ksiądz, czy wojny, czym się wsławił. Później oczywiście, jak już doszło do zmian politycznych, ulica zmieniała nazwę na ulicę Hanki Sawickiej. No a teraz z kolei już Zamkowa. Z racji tego, że tam właśnie w głębi stoi zamek krzyżacki, ten murowany, jedna z pierwszych budowli morąskich. I oto miejsce mojego pierwszego zamieszkania. W tej chwili to jest tylko pusty plac tam między budynkami, bo budynek był w stanie kiepskim. Ale mój tata, który bezskutecznie szukał masarni, wszystko już było zajęte, żeby zacząć działalność. Był mały epizod z wyjazdem do Świebodzina, bo tam część naszej rodziny wylądowała, ale tam było jeszcze gorzej, bo większość to była zasiedlona już przez Wielkopolan. Trochę naszych kresowiaków też tam było. Było za ciasno i wróciliśmy do Morąga, gdzie tata widział masarnię niewykorzystaną tam w podwórku, niedużą. Ale z przodu lokal zajmował pan Maliński, który drogerię tutaj prowadził. Biegła ta uliczka Wiśniowa, aż pod kolegardy tam pałacu Donów. A myśmy mieszkali właśnie tu, gdzie w tej chwili. Tu stał nasz budynek, w głębi masarenka. Jeszcze niedawno przy tamtym budynku był komin z wędzarni, już teraz go nie ma. A na vis-a-vis mnie urodził się nie kto inny, tylko Herder. Także mieszkałem blisko miejsca, gdzie wielki człowiek się urodził. Tutaj był lokal handlowy, taki z różnymi ciuszkami, ale tu w sąsiednim tym budynku sklep miał pan Raciborski z galanterią głównie damską, buty i ubranka do tego, to tutaj wszystkie panie dbające bardziej o swój wygląd, to były klientkami. Naprzeciwko wszystko było zgruzowane. Ocalał jeden taki domek, który nazywaliśmy, że na kurzej łapce stoi. I zamieszkał w nim taki ciekawy człowieczek, też historia Morąga. Nazywali go PKS-em, bo z dobrej, nieprzymuszonej woli z taczką miotłą i szuflą jeździł, sprzątał pod dworcem. Nawet do Olsztyna się zapędzał. Tutaj ta uliczka ocalała. To stała cały rząd, aż tam po organistówkę budynków tu też. Tu na górze mieszkali państwo Mazurczykowie, po prawej stronie Oleksińscy, a gdzieś tak jak ten selidynowy budynek, to był warsztat pana Tuszyńskiego, gdzie można było naprawić rower i ewentualnie kupić jakieś części do roweru. Także życie toczyło się w miarę już normalnie, ale generalnie do 1948 roku trzeba powiedzieć, że sympatycznie. Ludzie się wszyscy, miasteczko było nieliczne, więc wszyscy znali się przynajmniej z widzenia, wszyscy się sobie kłaniali i było bardzo fajnie.
Ten budynek jest tak, jak odzyskaliśmy go od Niemców, niezmieniony. Zaraz po wojnie zlokalizowano tutaj pluton KBW, który miał za zadanie patrolowanie linii telefonicznej wieloparowej biegnącej tak wzdłuż tego nabrzeża i jeziora. Aż do to była gorąca linia Królewiec-Berlin. Po wojnie Rosjanie też to wykorzystali, bo mieli w Berlinie swoje siedziby, jak i oczywiście w Kaliningradzie po dzień dzisiejszy. Potem tutaj, jak wojsko się wyprowadziło, to była Liga Obrony Kraju. Za tym budynkiem zaraz stał jeszcze rząd już teraz nieistniejących domów w takim zupełnie niezłym stanie. I w tym narożnym budynku był warszawski szef pana Stefaniaka. Natomiast tutaj mamy zamek. Zamek od razu po wojnie zaczął pełnić funkcję sądu rejonowego. W tym sądzie jednego z kolegów ojciec był chyba sekretarzem, czy może aplikantem nawet. W każdym razie mieliśmy możliwość penetracji tutaj też coś wszystkich pomieszczeń, głównie tam piwnicy i strychu, bo tutaj to odbywa rozprawy sądowe. Jak mieszkałem tutaj właśnie niedaleko, to zawsze widziałem, jak szczególnie w dni targowe szły całe tu pielgrzymki ludzi, chodziło. Tu nawet zapadł wyrok śmierci. Sąd reprezentowała, pamiętam, jakaś pani sędzia z Olsztyna, na sesji wyjazdowej się to wszystko odbyło. Jeden z mieszkańców, Florczak, został skazany na karę śmierci za zamordowanie swojej żony. Ale generalnie to głównie sprawy cywilne się odbywały dotyczące sporów sąsiedzkich, głównie na wsi. No i tutaj jest to rozlewisko, które na starych sztychach jeszcze wszędzie figuruje jako jezioro. Widać łódki, rybaków ciągniących sieci i tak dalej. Zaczęło to zarastać jak parę innych jezior na Warmii i Mazurach z przyczyn trudnych do określenia. To wszystko porośnięte jest taką gęstą kożuchem roślinności różnej. A tam w części wschodniej była wyspa, którą żeśmy postanowili koniecznie zdobyć. Dopłynęliśmy takimi łódeczkami, które znaleźliśmy koło Morąskiego Młyna, zbite razem, bo każda z osobna była niestateczna. Tak żeśmy dotarli na tą wyspę, ale nic ciekawego tam się nie znalazło. Jak wiadomo, w stosunku do Niemców mieliśmy kilkudziesięcioletnie opóźnienie, jeżeli chodzi o technikę, infrastrukturę drogową, kolejową, komunalną. Dla większości z nas, z wyjątkiem paru rodzin, które przyjechały do Ostródy z dawnego polskiego Pomorza albo z Podwiśla, to dosłownie tam chyba z 5-6 rodzin może. To cała reszta to byli przyjezdni z kresów wschodnich, głównie z Mazowsza i Kurpiów. I dla nas nawet zwykły asfalt był czymś zupełnie nowym. Nie mówiąc już o takiej infrastrukturze jak kanalizacja, wodociąg czy coś innego. Ja akurat energię elektryczną to miałem w swojej miejscowości z generatora przy tartaku, który produkował troszeczkę, ale tyle, że świeciły żarówki w miasteczku. A reszta to było wszystko stanowiła nowość. I to by było chyba tutaj wszystko.